Cześć, z tej strony Sylwia kanału Gym Fullness. Dzisiaj robimy pizzę z trzech składników w zdrowej wersji. Czy tak się da? Oczywiście, że się da! Moi drodzy, czymże byłby zdrowy tryb życia bez zdrowego odżywiania? Przecież to jedno z drugim przenika się i pięknie łączy. Dzisiaj postanowiłam przygotować dla Was pizzę z trzech składników, to jest mój przepis. Powiem Wam, że uwielbiam tą pizzę, mam do niej słabość i chciałabym podzielić się z Wami tymże właśnie przepisem. Za chwilę tą pizzę zrobię, ale już nie ukrywam, nie mogę się doczekać, aż ją zjem, gdyż mamy porę obiadową. Dobra, zaczynamy. Co nam będzie potrzebne, żeby wykonać taką pizzę? Na pewno mąka, na pewno jajka i olej. Ja przygotowałam olej kokosowy. Może to być też oliwa z oliwek, masło klarowane lub po prostu inne źródło tłuszczu. Ok, bierzemy się do pracy. Ja już sobie, słuchajcie, wszystko tutaj przygotowałam. Jak w prawdziwym kulinarnym programie, wszystko jest już gotowe. I teraz tak, na początek pokażę Wam, jak wygląda moja foremka. To będzie moja foremka, ona ma 22 na 27 cm, czyli taka, powiedzmy, pizza dla dwóch osób. No chyba, że ktoś bardzo lubi jeść, to dla jednej. Ale lepiej się z kimś podzielić, wtedy będzie mniej kalorii, zdrowiej. A uwierzcie mi, że kogokolwiek nie poczęstuje tą pizzą, to każdy się nią zachwyca, dlatego że jest ona w zdrowej wersji i jest bardzo smaczna. Więc bierzemy się do pracy. Tutaj mamy tą foremkę, na razie ją odstawię. Przygotowałam sobie mąkę, odmierzyłam sobie mąkę kokosową, powiedzmy 3/4 szklanki mąki kokosowej i powiedzmy takie pół szklanki mąki kukurydzianej. To nie musi być mąka kukurydziana, możecie sobie użyć gryczanej, mąki z zielonego groszku, mąki owsianej, jakąkolwiek mąkę sobie weźmiecie. Fajnie, jeżeli ona będzie faktycznie bezglutenowa, możecie sobie te mąki połączyć. Ja bardzo lubię właśnie mąkę kukurydzianą łączyć z mąką kokosową, ewentualnie zastępuję ją mąką ryżową. Będzie wyświetlona lista składników, gramatura i kaloryczność, także wszystko mamy pod kontrolą, dla tych, którzy liczą kalorie. I teraz tak, tu mam dwa jajka, mój olej kokosowy i to wszystko będziemy łączyć. Ok, biorę sobie taką oto miskę. Wsypuję najpierw moje obydwie mąki. To jest mąka kokosowa, mąka kukurydziana, dodajemy jajka, dwa całe jajka, dobra. I teraz dodamy sobie nasz tłuszcz. Ja sobie zazwyczaj dodaję na oko, ale ponieważ kręcę program kulinarny, to nie będę tak robiła, tylko tutaj ładnie sobie odmierzę, tak? Powiedzmy jedna łyżka i dajmy na to druga łyżka. I teraz tak, to odstawiam. Żeby troszeczkę zniwelować smak mąki kokosowej, ponieważ no, ona tak, jakby na to nie patrzeć, pachnie kokosem. To dodam sobie przyprawy. Przyprawy dodajecie wedle uznania. Możecie ich w ogóle nie dodawać, ale ja lubię dodawać troszkę soli. Dobra, starczy. Trochę pieprzu. Ten mój pieprznik, tak widzę, że ledwo działa. I czosnek granulowany. Też lubię. Po prostu lubię, dlatego go dodaję. Możecie sobie dodać inne zioła. Może oregano albo zioła prowansalskie, to co lubicie. I teraz zaczynamy wyrabianie. Ja jeszcze zazwyczaj dodaję odrobinkę wody, ale nie trzeba. Powiedzmy taką dosłownie kapeczkę. Hop. Dobra. I teraz zaczynam wyrabianie ciasta w ten sposób, ręką. Ważne, żeby ręce myć przed przygotowywaniem ciasta, żeby nie odstraszać domowników przed zjedzeniem. No i teraz sobie wyrabiam tą pizzę, tak? Mogę sobie w tym czasie z kimś porozmawiać, mogę sobie coś obejrzeć, posłuchać. Jest całkiem przyjemne. I chciałam Wam powiedzieć, że za chwilę ta pizza będzie już gotowa. Fajnie się te składniki łączą. I teraz tak, jeżeli czujecie, że ta pizza jest na przykład zbyt sucha, że tak nie chce się to ciasto fajnie jakoś łączyć, to możecie sobie dodawać
mówiąc ładnie, manipulować olejem albo wodą. No i powiedzmy, coś już mi tutaj się z tego uformowało. To nie będzie, słuchajcie, taka kulka, jak w pizzerii, nie będziemy kręcić placków tak w górze, jak oni podrzucają, bo to nie taki rodzaj ciasta jest. To jest taka bardziej pizza krucha. No i powiedzmy, to ciasto mam już wyrobione. Dobra. Ono się tak nie powinno za bardzo przyklejać do ręki. Mamy naszą foremkę. I teraz samą foremkę trzeba tym ciastem po prostu wyłożyć tak, żeby było równo. Dobra. I zaczynamy sobie tutaj ją ugniatać. Hop, w ten sposób. Aż wyłożę całą foremkę równo. Trzeba to zrobić ładnie, schludnie. O, i tutaj sobie możemy troszeczkę manualnie się pobawić z tym. I tak całą foremkę wyklejamy ciastem. Ok. I powiedzmy, że ciasto już mamy gotowe. Mam nadzieję, że widać. Wykleiłam całą foremkę. Oj, troszeczkę mi tutaj wylatuje. Jak widzicie, nie musi być równo, żeby było idealnie. I teraz to ciasto wkładamy do piekarnika na około 20 minut, żeby się nam troszeczkę podpiekło. Jeszcze co można zrobić, tutaj mam widelec, ja też lubię to robić, czyli sobie troszeczkę ponakłuwać, delikatnie porobić takie dziurki, żeby to ciasto po prostu nam się fajnie, szybko podpiekło. Robimy sobie takie dziurki, ok, i teraz wkładamy je do piekarnika na 20 minut, 180 stopni i właśnie idę to zrobić. Ciasto się piecze, a ja zabieram się za przygotowywanie składników na pizzę. Ok, nasze ciasto już jest podpieczone i teraz nakładamy na nie składniki. Bierzemy sobie łyżkę i najpierw zaczynamy od sosu. Jeżeli ktoś z Was nie ma sosu, to może sobie użyć keczupu albo po prostu jakiegoś innego specyfiku. Dobra, nakładamy sobie. No, ładnie pachnie. Może być. Może być, dobra. I sobie tutaj równomiernie rozkładamy na naszej pizzy taką nie za grubą warstwę. Może sobie trochę więcej tego wezmę. Sobie od razu porozprowadzę. Dobra, no a takie widzę, 4 łyżki chyba powinny wystarczyć. To też zależy właśnie, kto ile lubi, tak? Czy ktoś lubi więcej tego sosu, czy lubi go mniej. Słuchajcie, im powiem Wam, bardziej patrzę na tą pizzę, tym jestem coraz bardziej głodna. Ale to tak zawsze jest, słuchajcie, zawsze tak jest. Jak się robi coś dobrego, to człowiek już chce zjeść. Dobra, tutaj jeszcze troszeczkę dołożymy, żeby nam po rogach starczyło. O, tak jeszcze, dosłownie tak, o, żeby cała była przykryta. Jeszcze troszeczkę. Dobrze. No i mamy. Powiedzmy, że sos już jest. I teraz możecie sobie nakładać, tak jak mówiłam, co chcecie. Ja może zacznę od sera. Teraz tak, słuchajcie, jeśli chodzi o ser, no to tutaj naprawdę warto sobie użyć sera dobrej jakości. Sprawdzajcie sery, jak kupujecie, żeby to nie był jakiś wytwór seropodobny. Ja tak sobie rozkładam, słuchajcie, plasterek po plasterku. Czekajcie, czy ja to w ogóle podniosę, to nie jest za gorące. O! Mam nadzieję, że widać. Ja używam dziś mozzarelli, ale bardzo często korzystam z sera owczego. Na pewno będzie on jeszcze lepszym wyborem niż mozzarella, aczkolwiek sporadycznie mozzarelli możemy użyć. Dlaczego nie? I teraz tak, mamy ser, mam tutaj szpinak. Teraz tak, to jest szpinak mrożony i ten szpinak też sobie użyjemy. On nawet jak jest taki, wiecie, troszeczkę tam lekko jeszcze zamrożony, to on sobie na tej pizzy ładnie się nam tutaj ułoży. Ważne, żeby też, słuchajcie, żeby tą wodę z tego szpinaku troszeczkę odcedzić, tak? Żeby ta pizza nam się nie zrobiła taka, wiecie, wodnista. Bo wtedy nie będzie dobra. Dobra. Okej. No i teraz tak, znowu muszę użyć rączek. Dobra. Ten szpinak sobie tak w miarę równomiernie rozkładam. Jeżeli czuję, że jest nadmiar wody, no to niestety, ale muszę troszeczkę jeszcze go odsączyć. Tak. O.
właśnie. Dobra. Ten też troszeczkę jeszcze odsączę, żeby ta woda mi tutaj, wiecie, nie popsuła wszystkiego mojej ciężkiej pracy. I mam szpinak. Oczywiście powiem Wam, że tego szpinaku zazwyczaj daję trochę więcej, ale dzisiaj tak powiedzmy tego szpinaku dałam dla smaku, bo po prostu lubię szpinak, tak? I sobie go często właśnie daję. Dobra. I teraz dajemy nasze mięso. Uwielbiam. Jak przygotowałam mięso, bo chyba Wam nie wspomniałam. Otóż pokroiłam mojego indyka w małe kawałeczki i przyprawiłam ulubionymi przyprawami i wstawiłam do piekarnika. I po prostu tyle. I ten indyk się nam podpiekł. No, surowego indyka wolę nie dawać, wolę troszeczkę, wiecie, wcześniej go podpiec, tak? Dobra, no i to tutaj sobie rozkładam. I tutaj mam jeszcze paprykę. Paprykę też sobie, słuchajcie, trochę tak podpiekłam razem z indykiem, ponieważ nie lubię takiej surowej papryki. Lubię, jak ona jest taka miękka. Żeby było kolorowo, no to można sobie użyć różnego rodzaju papryki. Jak wiecie, ktoś do Was przychodzi, chcecie zabłysnąć, że jesteście fit i tak dalej, to fajnie, jak ta pizza jest taka kolorowa, tak? Im bardziej kolorowa, tym jest lepszy efekt. No, tutaj mam całą paprykę, jedną sztukę. I teraz jeszcze dajemy, no bo czuć, no słuchajcie, musi być. Można go sobie pokroić, ale ja po prostu go tak porwę. Po prostu, o tak. Taki, żeby był trochę artystyczny nieład. Mówię, ja tak trochę lubię, wiecie, na oko coś dać, tak porwać, nie musi być wszystko takie odmierzone, tak? O, ciekawa wersja też może być, słuchajcie, z łososiem. Nie robiłam tej pizzy chyba z łososiem, ale też może być fajna. Jak ktoś nie lubi mięsa, a lubi ryby, to jak najbardziej, dobra? I oliwki. Oliwki oczywiście też można sobie pokroić, albo tak jak ja, po prostu je troszeczkę zmiażdżyć palcami. Siłę mam, to dlaczego nie? Dobra, okej, okay. Tak naprawdę nasza pizza już jest gotowa. Chcę Wam pokazać, mam nadzieję, że oliwki nie spadną. Wygląda to mniej więcej tak, jeszcze zaraz Wam pokażę, jak ją upiekę. O, i teraz do piekarnika ląduje na około 15-20 minut. Obserwujcie ją, jak będziecie robić to pierwszy raz. 180 stopni. No, działamy. 20 minutes later. Nasza pizza po upływie 20 minut jest już gotowa. Pokażę Wam, jak wygląda efekt końcowy. Coś takiego bardzo ładnie pachnie. Nic się nie zmarnuje, jak oliwka się odkleiła. To znaczy, że chciała być zjedzona jako pierwsza. I teraz, jak w każdym programie kulinarnym, na koniec powinnam zjeść kawałek i ocenić, czy pizza jest dobra. I tak właśnie zrobię. Tutaj mam coś do podniesienia pizzy. Ukroimy kawałek. Och, no wygląda, powiem Wam, naprawdę ładnie. Naprawdę ładnie. Nawet bardzo ładnie. Ok, spróbujemy ją tutaj sobie podnieść. O, dobra, udało się. I taki kawałek nakładam sobie na talerzyk. Ok? Pizzę sobie odsunę tutaj na bok. To też odsunę. I możemy spróbować kawałeczek pizzy. Może sobie nawet ukroję. O, więc on nawet sam odleciał. Dobra. I teraz słuchajcie, próbujemy. Czy jest dobra? Czasami nie trzeba nic mówić, bo milczenie wyraża więcej. Słuchajcie, jest dobra jak zawsze. Jeśli uda Wam się zrobić pizzę z tego właśnie przepisu, to będę wdzięczna za zdjęcia. Nawet mogą być w wiadomościach prywatnych. Jeżeli pizza Wam będzie smakować, to bardzo zachęcam do udostępniania tego filmu, przekażcie koleżankom, kolegom, znajomym, tak żeby dobra wieść niosła się jak najdalej. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Każdy sub mile widziany. Jeżeli film Wam się podobał, kciuki w górę i będę wtedy dla Was nagrywać więcej takich kulinarnych
inspiracji. A co jeszcze Wam powiem na koniec, żeby pizza lepiej się przyswajała, zachęcam do 20-minutowej aktywności fizycznej w dowolnej formie tuż przed zjedzeniem. Na pewno wtedy metabolizm przyspieszymy i pizza będzie nam się lepiej, łatwiej przyswajać, a co za tym idzie, będziemy też w lepszych humorach. I tym miłym akcentem żegnam się dziś z Wami i życzę smacznego. Pozdrawiam. Cześć. Słuchajcie, zapomniałam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Sos do pizzy. Jeżeli chcecie sobie zrobić sos, to polecam do jego wykonania dwa składniki. To jest musztarda i jogurt naturalny, najlepiej bez laktozy. I mieszamy sobie te dwa składniki. Naprawdę dobrze to smakuje. Ja natomiast używam oliwy z oliwek. Oczywiście nie całej butelki, tak? Troszeczkę sobie o skropie. Wystarczy. Uważajcie z oliwą z oliwek, bo ma sporo kalorii, ale dla smaku jak najbardziej. To wszystko ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!